No i? Ruszymy drogą ku wybrzeżu. Dziękuję za pomoc, mnichu. Pokój z tobą, pani Masako. Nie wiem, co innego mogłeś powiedzieć Junshinowi. Nie chcę mnie nawet słuchać. Jakbym mówiła do skały. Chyba się ciebie lęka. Lęka? Czemu? Bywasz onieśmielająca. Na tym świecie to jest zaleta. Polujemy na podłego okrutnika. Służył naszemu klanowi. Był zdolny i lojalny, ale skory do gniewu. Wybaczaliśmy mu to, dopóki nie przyłapałam go na znęcaniu się nad żoną i córką. Tchórz! Krzywdził swoich bliskich. Pozbyłam się go. Natychmiast zaoferowałam żonie i córce schronienie w naszym domu. Wróciły do niego już następnego dnia. To niełatwa sprawa. Zwłaszcza jeśli wierzysz, że ktoś się zmieni. Tą ścieżką dotrzemy na plażę. Dla niepoznaki zostawimy konie. Musimy uważać. Nie chciałbym narazić rodziny Kadziwary. To pewnie chata Kadziwary. Mongołowie ją znaleźli. Możliwe, że zabili go już wraz z rodziną. Jest szansa, że jeszcze żyje. Chodźmy. Który z was jest najlepszy? Nie widzę więcej Mongołów. Poszukajmy Kadziwary z rodziną w domu.
Zwoje tkaniny. Nie tkaniny, jedwabiu. Zwykłego rybaka nie stać na coś takiego. Ostrze jest we krwi. Nie wygląda na mongolską broń. To narzędzie rybackie. To pewnie żona i córka Kadziłary. Bałam się, że spotka je taki los. Może zabili je Mongołowie. To gdzie jest ciało Kadziłary? Masako, ślady stóp prowadzą gdzieś z chaty. Może Kadziłara przeżył? Uciekł jak tchórz. Idźmy po śladach. Kadziłara! Pani Masako! Zaatakowali nas! Moja żona i córka! Zamilcz, gadzie! Zabiłeś je! Z miłości! Tak było dla nich lepiej. Chciały tego. Ty wstrętny... Ginie! Zwerbowałeś ludzi, którzy zabili mi rodzinę! Kto cię najął? Powiedz mi, ja zgładzę cię miłościwie, tak jak ty zabiłeś żonę i córkę. Wiem tylko, że on mnie rozumiał. Co to ma znaczyć? Umiesz tylko rujnować ludziom życie. Wpędzasz ich na skraj ubóstwa. Rozbijasz im rodziny. Nie zniosłabym go dłużej. Potrafił tylko łgać. Ale przyznaję, że doprowadziłam go do zguby. Wiem, że Sadao też tak uważał. Spiskowcy zaatakowali pani klan z nienawiści. Zorganizował ich samuraj, który żywi do mnie jakąś urazę. Ale nie wiem kto. Znajdziemy go. Wciąż mamy sprawy do załatwienia w Toyotamie. Odszukam cię później. Dziękuję za pomoc, Ginie.
Halo? Oszczędzaj siły. Panie, pomocy. Dlaczego zaatakowali? Nie wiem. Zmusili ludzi do pójścia z nimi. Zabrali mojego męża, Odę. Wiesz, dokąd poszli? Mówili coś o wąwozie na północy. Proszę, ocal Odę. Pewnie chodzi o wymarły jar, siedlisko przemytników i handlarzy ludźmi. Szybciej, Kage! Marcin! Ready, team!
Ah!
Atchuta! Iwas atchuta! Look, the hammer has fallen. It is very Ямар харву? Юу малга? Тэнт вэ? Sad urge middens the rim's table. Ach,
Beri! Dozo! Çatırlık! Bugün! Sakın! Ямар нэг юм харуу юм алгаа. Oh!
Jesteś pan Sakai? I Ran widziała ich obozowisko? Zgadza się, senseju. Sakai! Senseju Ishikawa, czy to wszystko jej sprawka? Tomoe nie próżnowała. Pewna kobieta, Ran, wie gdzie jest. Chodźmy. Skąd wie, gdzie jest obóz Tomoe? Znalazła go, wędrując po lesie. Masz szczęście, że żyje. Wszyscy poza nią zginęli.
Nazywasz się Ran? Owszem. Tym, którzy cię skrzywdzili, przewodziła jedna z nas? To Moe. Nie zapomnę tej twarzy. Należała do tutejszej grupy złodziei. Niemożliwe. To Moe pochodzi przecież z Umugi. Jakoś się tu znalazła. Jej łuku bała się cała odsuna. Podobno potrafiła zestrzelić lecącego sokoła z zawiązanymi oczami. Tamten obóz. Gdzie on jest? W lesie. Na południowym zachodzie. Między rzeką a zachodnim brzegiem. Niech ją wszystkie lekcje, powierzone sekrety, na nic. Stary głupiec, dlaczego mnie okłamała? To Moe nic ci nie powiedziała. Z początku chciałem przyjąć to Moe jak córkę. Wyszkolić ją. Dla kogoś takiego to zupełna odmiana losu. Zabrałem jej to. To płatna zabójczyni. Bo jej sensei zawiódł. Wróciła do dawnego życia. Zmarnować szansę na lepsze życie to jedno. Ale terroryzować swój lud. Wiem o tym, Sakai. Czyżby? Mogę liczyć, że zrobisz to, co trzeba? Musimy znaleźć obóz. Trzeba powstrzymać tą Moe, nim znów zabije. Zbawo, Kage! To Moe wróciła do miejsca, które dobrze zna. Jest zdesperowana. Ma za sobą mongolskie imperium. Jeśli pomieszamy jej szyki, być może Han odbierze jej wsparcie. Moglibyśmy to wykorzystać, poróżnić ich. A gdyby się udało i to Moe by od nich odeszła? Po wszystkim, co uczyniła, zasługuje na karę. Nawet gdyby chciała dla nas walczyć? Pan by jej ufał? Nie. Tamta kobieta mówiła, że to Moe dręczyła ludność. To musiało być lata temu. To Moe byłaby dzieckiem. Tak, w młodości. Dawała sobie radę pośród bandytów. Nawet ktoś dwa razy starszy by nie podołał. A ty nic nie podejrzewałeś. Gdy rozpoczęła u mnie naukę, ukrywała w rękawie małe ostrze. Wykradała też jedzenie. No tak, to nie były oczywiste znaki. Były też inne. Tak bardzo chciałem, by mnie zastąpiła, że zignorowałem prawdę. Obóz jest niedaleko. Idealne miejsce na zasadzkę łuczników. Oczy otwarte. Zsiądźmy. Bądź czujny i znajdź miejsce obserwacyjne. Tutaj. Znajomy widok. Co widzisz? Japońskie strzały. Oczywiście. Ciała wykorzystywane jako cele. Sposób to Moe. Zniszcz ten obóz. Tylko wypatruj to Moe. Jestem gotowy, senseju. Uderz pierwszy. Zaczekam. Jak to ty? Poszło! Daszo!
Niedawno tu była. Rozejrzyj się. Senseju. Boże, to tobołe. Sensej i duch. Zaczynam mieć was dość. Twoi ludzie nie żyją. To koniec. Zasadzka. Ruszaj za tobołe. Ja ich odciągnę. Tomoe, pora to zakończyć. Wmawiaj to sobie dalej. Nie uciekniesz mi, Tomoe! Postaraj się bardziej, panie Sakai. Jesteś pan Sakai, nowy pupilek. A ty jesteś łuczniczką, która odrzuciła szansę na lepsze życie. Tak ci powiedział? Tomoe, na co czekasz? Chciałam cię ostrzec. Uważaj. Sensei chciał mnie zabić. Z tobą też spróbuję. Dzięki za troskę. A teraz to zakończmy. To już koniec. Nie mam nic. Nikogo. Odłóż łuk, Tomoe. Odjęło jej rozum? Zniknęła. Muszę powiedzieć senseiowi. Thank you.
rozkwit w ciemności. Wyciągnięta dłoń pragnie. Odpowiedzi brak. Prawie mnie zabili, panie. Dziękuję. Jesteś wolna. Ukryj się gdzieś. Nie ma gdzie. Mongołowie wyłapali nas na pobliskim rozdrożu. Mają w garści cały teren. Już niedługo. Zadbam o to. Sakai, co się stało? Tomoe mogła mnie zabić, ale żyje. Pozwoliłeś jej uciec? Zeskoczyła z klifu. Widziałem. Widziałeś tylko to, co chciała. Jest zdesperowana. Tak. Przez nas. Myśli, że mistrz mnie zdradzi. Wcale nie. Próbuje za wszelką cenę nas poróżnić. I to działa. Nie. Nie działa. Dobrze. Kiedy będziesz się zastanawiał, na co mnie jeszcze stać, najpierw spytaj siebie. Cokolwiek widziałeś, ona wciąż żyje, Sakai. I został nam jeszcze jeden obóz do odwiedzenia.
Informacji. Nie przeprosi. Może rolnicy coś powiedzą. Być może. Powiedziałam ci dokładnie to, co mówił muzyk. Według legend to nie było przytomne, tylko opisy. Rana się nie zamyka. Wiesz, co chcesz! Nie jestem złodziejem. Wszyscy wiedzą, że napadacie na wozy. Duchi i demon z Sensei. Sensei Ishikawa? To kłamstwo. Sam was słyszałem. Słyszałeś? Kiedy? Niedawno. Gnaliście drogą jak wygłodniałe wilki. Dlaczego mnie i Senseja Ishikawę wini się za rozboje? Na północy dowiem się, kto za to odpowiada.